Siemaneczko moi drodzy, witam w trzecim dniu tygodnia z BTS. Jak już pewnie wiecie, jeśli oglądacie tę serię od początku lub nie wiecie, jeśli z jakiegoś powodu przyszliście od środka, jest to seria, w której codziennie oglądam trzy teledyski BTS i dzielę się z Wami moimi opiniami na ich temat. Nie jest to w żaden sposób analiza, jakaś teorie BTS i tym podobne cudawianki, po prostu moje spostrzeżenia na temat kolejnych szczebli w karierze BTS. Dzisiaj mamy trzy teledyski, trzy bardzo dobre teledyski i jedne z moich ulubionych piosenek BTS. War of Hormone, I Need You oraz Dope. I standardowo zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka, jeśli go jeszcze nie widzieliście, oraz do całego tygodnia z BTS. Playlista będzie gdzieś podczas filmiku, gdzieś się wyświetli tam link, to coś będzie. I jak zwykle to moje opinie, możecie się z nimi nie zgadzać. To tylko K-pop. Zaczynamy. War of Hormone. War of Hormone to chyba moja ulubiona piosenka BTS, była nią od października 2014, kiedy to wyszła i jej nic do tej pory nie zaburzyło tego pierwszego miejsca. Co jest w sumie dziwne, bo ta piosenka ma w sobie najmniej przesłania jakiegoś głębokiego i tak dalej. Jest to piosenka o pożądaniu, o hormonach, o buzujących hormonach młodych mężczyzn. Wiem, że BTS jakoś całkiem niedawno dostali krytykę za tę piosenkę, że niby jest seksistowska czy coś. Nie widzę tego wcale. Moim zdaniem jest to piosenka, w której siedmiu młodych mężczyzn, w tym nastolatków, śpiewa o tym, że buzują im hormony, że jarają się kobietami i fajnie jest wtedy. Tam jest też tekst o wyciskaniu pryszczy, więc co jest seksistowskiego w wyciskaniu pryszczy? To, co mi się podoba najbardziej w kawałku, to jest jego energia. Energia jest, podobnie jak zresztą w Boy in Love na przykład, energia jest niezatrzymywalna. Od momentu, kiedy zaczyna, do końca jest cały czas ta sama mocna energia, która chwyta za kark, przydusza do ściany, wymaga naszej atencji. Jest kolejną z tych piosenek, które przynajmniej dla mnie nie nudzą się. Nie obrzydła mi ta piosenka nigdy, chociaż słucham jej już prawie 6 lat. Teledysk to po prostu siedmiu młodych chłopców, jeżdżących sobie po mieście, skaczących, jarających się. Oczywiście są fragmenty, które fani lubią bardziej. Skrolując komentarze pod tym teledyskiem, zobaczyłem dużą ilość hejtu na ludzi, którzy wytykają, że na przykład jest to teledysk, w którym BTS śpiewa o tym, że lubią dziewczyny. I dlaczego zostali zhejtowani? Mam wrażenie, że duża część fanów, nie tylko BTS, ale K-popu ogólnie, chciałaby, żeby ich idol był biseksualny tylko dla nich. Lub, jeśli jesteś homoseksualnym fanem K-popu, to żeby twój idol był homoseksualny. Chodzi mi o to, że duża część, dajmy na to fanek, chciałaby, żeby ich oppa był gejem i był w związku z innym oppą, kolegą z zespołu, cokolwiek. Ale gdyby stało się przypadkiem tak, że pojedziesz do Korei i zobaczy cię twój oppa, albo twój oppa przyjedzie do twojego kraju i zobaczy ciebie, to zakocha się w tobie, założy tą rodzinę, weźmie cię do Korei i będzie karmił dobboki. I taka zabawa orientacją seksualną idoli, takie dzikie przekonanie, że właśnie tak jest, że twój oppa ma swojego chłopaka do momentu, kiedy nie zobaczy ciebie. Jest to dziwne. I teraz niedawno, kiedy okazało się, że Chen z EXO ma narzeczoną i dziecko w drodze, to widziałem też komentarze ludzi, którzy byli przede wszystkim załamani tym, że Chen okazał się nie być homo. Słuchajcie, to nie jest wasza sprawa, jakiej orientacji seksualnej jest idol i jakby możecie sobie snuć swoje teorie w głowie, ale jeśli dojdzie co do czego, jeśli okaże się, że Jungkook jest gejem, V jest hetero, a Namjoon swinging both ways, to nic wam do tego. Jakby to jest ich życie, to jest ich orientacja, wam nic do tego. Jedyny fragment tekstu, który sprawił mi nieco problemów, bo myślałem, że jest bardzo zabawny, po czym stwierdziłem, że jest trochę mniej zabawny, po czym w sumie nie wiem. Ogólnie oglądając te dyski, interpretując po swojemu te wszystkie kawałki, staram się bazować na oficjalnych subach, które są pod teledyskami. Jednakże w tym wypadku jest pewien fragment, który w różnych tłumaczeniach pojawia się na różne sposoby. Oficjalne tłumaczenie na angielski jest niezrozumiałe, więc zacząłem szukać tłumaczeń w internecie i fragment został przetłumaczony na dwa sposoby. Jeden mówi o tym, że dziewczyna jest tak piękna, że chłopak spędza wszystkie wieczory przed komputerem. Insynuacja masturbacji do pornografii. Natomiast inne tłumaczenia mówią o tym, że dziewczyna jest tak piękna, że on trzyma się z dala od komputera wieczorem. Insynuacja, że ona go odciąga od komputera, gier komputerowych, pornografii. Nie wiem, jak to jest po koreańsku, bo nie mówię po koreańsku, także jeśli potraficie mi to dokładnie przetłumaczyć, to napiszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. I need you, girl.
Mimo tego, że dla kariery BTS I Need You było piosenką, zdaje się, ważniejszą niż War of Hormone, to moim zdaniem I Need You jest takim trochę zapychaczem. Jest to ładna piosenka, jest troszeczkę jak Just One Day, że czuć tutaj BTS, jest tutaj spirit BTS. Piosenka jest o rozstaniu lub o toksycznym związku w zależności od interpretacji. Moim zdaniem piosenka mówi o końcówce związku, o tym etapie, kiedy chłopak wie, że trzeba to zakończyć, że musi odejść, że jest to toksyczne, jednak nie jest w stanie zrobić tego, nie jest w stanie rzucić tej dziewczyny, mimo tego, że sprawia mu ona ból. I ten dysk pokazuje właśnie sceny rozpaczy, obojętności, chodzenie po moście, palenie listów miłosnych, być może skłonności samobójcze. Ogólnie rzeczy, które dzieją się w momencie, kiedy mamy ze sobą bardzo, bardzo przykre rozstanie, bardzo złe myśli, negatywne myśli. No i wszystko jest okej, okay. Teledysk jest dobry, pasuje do treści utworu, wszystko spoko. Tekst całkiem fajny, piosenka dość krótka, zwięzła, ale jakoś nie jest czymś, czego bym słuchał na co dzień, o ile czy to Boy in Love, czy War of Hormone, czy też niektóre inne piosenki potrafię sobie puścić sam dla siebie, mam je na swoich playlistach. Tak, I Need You Girl posłucham raz na kilka miesięcy i mam dość. Piosenka wchodzi w ucho, ale z drugiej strony większość piosenek BTS wchodzi w ucho bardzo łatwo i później nie chce wyjść. Więc o ile uważam, że jest bardzo poprawną piosenką, bardzo też boybandową piosenką, to nie jest jakaś wybitna, w żaden sposób nie wyróżnia się jak dla mnie na tle reszty ich twórczości. Jest takim zapychadłem po prostu, jak filler w serialu. Tak przynajmniej ja to widzę, że BTS ma jakiś limit, że muszą wydać tą jedną piosenkę o miłości, smutnej lub szczęśliwej, a potem mogą robić co chcą i to jest właśnie ta piosenka o miłości. Także o ile wiem, że bardzo dużo ludzi bardzo lubi tę piosenkę i jest dla nich bardzo ważna, tak moim zdaniem niczym się nie wyróżnia, nie wywołuje we mnie żadnych głębszych uczuć i jest po prostu przyzwoitą, poprawną piosenką BTS. A teraz porozmawiamy o piosence, która jest zdecydowanie dope. Nie będę za dużo mówił o teledysku, ponieważ jest dość prosty. Cała akcja rozgrywa się w warsztacie, / magazynie, / studiu nagraniowym. Wszędzie walają się różne graty, zapewne rekwizyty. Każdy z chłopców ubrany jest trochę inaczej. Mundurek szkolny, swój policjanta, etc. Zapewne ma to symbolizować różne wcielenia BTS, w zależności od tego, o czym jest piosenka, o czym jest teledysk. Takie akurat przybierają wcielenia. I właściwie cała akcja dzieje się w tym jednym miejscu i tańczą sobie, akcja przechodzi z członka BTS na członka BTS. Jest bardzo fajna scena z dronami, które nie wiem, czy nie są przypadkiem CGI. Fajne, proste, efekciarskie, jest git. Natomiast sama piosenka jest moim zdaniem o wiele ciekawsza. Sama piosenka mówi o tym, że BTS są dope, że są zajebiści. Ale co sprawia, że są zajebiści? Otóż według samych BTS, według tekstu tej piosenki, to co sprawia, że są zajebiści, to że pracują ciężej niż inni, że zapracowali na swój sukces z zarywaniem nocek. Znowu pojawia się tekst, który już wcześniej pojawił się bodajże w We Are Bulletproof lub w No More Dream, teraz nie pamiętam, o tym, że kiedy ty chodziłeś do klubów i dobrze się bawiłeś, ja ćwiczyłem, lał się ze mnie pot. I jest to prawda, BTS zawsze byli znani z tego, że pracują wybitnie ciężko, że poświęcają swoje prywatne życie dla swojej kariery, często nawet bardziej niż inni idole, chociaż no, jest standard w K-popie, że jednak, żeby stać się idolem, musisz poświęcić bardzo dużo swojej młodości na ciężkie, rygorystyczne treningi. Tak BTS zawsze starają się być o krok do przodu i w DOG właśnie o tym mówią, że nigdy się nie obijali i na to, co mają, zapracowali. I to właśnie świadczy, że są zajebiści. Ich ciężka praca. Że to, co ty widzisz, to jest efekt końcowy. Natomiast nie widzisz tych hektolitrów potu, krew i łez, wing wing, wylanych zanim to powstało. Jest tu nawiązanie do tego, że ludzie próbowali ich zestrzelić w sumie jeszcze przed ich debiutem, bo skreślali ich z tego powodu, że BTS byli z małej wytwórni. I faktycznie byli z małej wytwórni i wtedy była taka tendencja, że zespoły z małych wytwórni nie miały jakichś bardzo wielkich szans, a przede wszystkim nie miały łatwo. Natomiast BTS wypracowali sobie pozycję, którą w momencie, kiedy wychodziło Dope, już mieli. Bardzo silną pozycję na rynku K-popowym. Jest to bardzo fajna, inspirująca piosenka o tym, że ty też możesz być zajebisty. Po prostu się postaraj, po prostu skup się na tym, co chcesz robić, na tym, co jest twoją pasją, co sprawia ci przyjemność. Skup się na tym, pracuj ciężko, będziesz zajebisty. Im więcej mówię o Dope, tym bardziej mam wrażenie, że w tej piosence jest najwięcej serca z tych wszystkich trzech. Są tutaj ich prawdziwe odczucia i wydaje mi się, że kiedy to nagrywali, bardzo często widzimy tutaj takie małe uśmieszki i są to faktycznie uśmieszki szczere, ponieważ domyślam się, że to wspaniałe uczucie po takim czasie bycia trainee, po takim czasie rygoru treningów, w
w końcu osiągać sukcesy i w końcu to wszystko się zwraca i nie przestajesz przy tym ciężko pracować, nie osiadasz na laurach. Jest tutaj fajny diss na to, że oni pracowali ciężko w przeciwieństwie do innych, do łgających oszustów. Nie wiem, jak bardzo jest to diss skierowany w stronę innych zespołów, bo wydaje mi się, że faktycznie BTS o wiele ciężej pracowali niż inne zespoły K-popowe, szczególnie niektóre. Ale tak czy siak wyszło im świetnie, jest w tym kawałku dużo serca, dużo energii, dużo pasji. Polecam. Jeśli muszę wybrać z tych trzech, to ponownie, głównie chyba ze względu na nostalgię i na to, jak bardzo dobrze buja ten kawałek, muszę wybrać War of Hormone. War of Hormone był ze mną przez ostatnie kilka lat, nie znudził mi się ani przez chwilę. Dope w sumie też nie, ale jednak za każde trzy odsłuchania War of Hormone Dope słucham tylko raz. Więc z dzisiejszej trójki mój ulubiony to zdecydowanie War of Hormone. I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Wami na dzisiaj. Do zobaczenia już jutro, gdzie zobaczymy kolejne trzy dyski BTS. Tutaj już BTS będą wchodzili na głęboką wodę i już na coraz wyższy mainstream. Przełom 2015-2016 to czas, kiedy BTS mieli już bardzo silną pozycję na rynku K-popowym, natomiast wciąż nie byli jeszcze tak mocno wbici w zachodni mainstream. To nadejdzie w 2017-2018. Więc będzie to bardzo ciekawy okres tranzytowy dla BTS i zobaczymy, jak sobie z nim poradzą. Tymczasem do zobaczenia jutro i annyeonghaseyo!